Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie o uprawnienia lekarza, ale do badań instruktorów techniki jazdy. Tak więc, jak jesteś takim instruktorem techniki jazdy, oczywiście za bardzo nie myl z nauką jazdy, to ten filmik jest dla Ciebie, aczkolwiek zasady badania instruktorów nauki jazdy są obecnie identyczne. Tradycyjnie zacznę od zapytania internauty gdzieś z Polski. Witam Panie Doktorze, jestem instruktorem techniki jazdy oraz nauki jazdy, natomiast ostatnio Wydział Komunikacji odrzucił mi orzeczenie lekarza uprawnionego do badań kierowców. Tenże lekarz zawsze badał w naszym OSK, nie było żadnych problemów. No i ten lekarz wystawił mi parę lat temu orzeczenie na instruktora jazdy i wtedy wszystko było ok. No teraz są jakieś dwóch pieczątek, lekarz nie wie o co chodzi, tak łaże od Anasza do Kajfasza. Proszę o szybką odpowiedź, bo bardzo zależy mi na czasie, ponieważ muszę wyjechać na dłuższy czas za granicę, a chciałbym przedłużyć swoje uprawnienia. Odpowiadając na to pytanie, no muszę sięgnąć niestety troszeczkę do ustawy. Oczywiście ustawy o kierujących pojazdami. Według artykułu 117 ustępu 2 punktu 3 i 4 ustawy o kierujących pojazdami instruktorem techniki jazdy jest osoba, która posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań z tą samą formułką. I zgodnie z artykułem 117 ustępem 4 tej ustawy do instruktora techniki jazdy stosuje się artykuł 34 tejże ustawy. No, trzeba niestety sięgnąć do tego artykułu 34 i od ustępu do 1 do 4 przeczytasz. Ja to troszeczkę skrócę, aby Cię nie zanudzić tym żargonem prawnym. Przeczytasz, że orzeczenie lekarskie wydaje lekarz, który posiada uprawnienia do badań profilaktycznych według kodeksu pracy, jak i uprawnienia do badań kierowców. Czyli staje się jasne, skąd się wzięły dwie pieczątki, ponieważ każda po prostu potwierdza różne uprawnienia lekarza. Żeby było też jasne, może być lekarz z jednymi uprawnieniami, czyli lekarz może być albo uprawniony do badań profilaktycznych, albo uprawniony do badań kierowców, a może mieć też oba uprawnienia razem. Orzeczenie psychologiczne wydaje natomiast uprawniony psycholog, no i nic tutaj się nie zmieniło od lat, jest to psycholog transportu. Cała zabawa polega na tym, że parę lat temu według kodeksu drogowego do zbadania instruktora nauki jazdy wystarczyła sama pieczątka lekarza uprawnionego do badań kierowców, no a teraz lekarz musi mieć pełne uprawnienia, a instruktor jest badany jak kierowca kategorii wyższych. Była to jedna z takich niezgodności poprzednich, że jednych badano, kierowców zawodowych badano tak, instruktorów nauki jazdy badano tak, natomiast wystarczyła jedna pieczątka, wtedy powiedzmy dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, a dla kierowcy tira już niestety dwie pieczątki, prawda? Teraz wszystko zrównano, ale niestety w górę, czyli powiedzmy trzeba mieć dwie pieczątki. Jest całkiem prawdopodobne, że ten konkretny lekarz z tego OSK nie ma uprawnień do badań profilaktycznych, ale jak jest naprawdę, no, trudno mi powiedzieć. Nie patrzałem mu w papiery. Zamieszanie dla instruktorów i dla lekarzy, przynajmniej końcem 2013 i początkiem 2014 roku, powoduje brak urzędowych wzorów odpowiednich orzeczeń. Powoduje to, że różne wydziały komunikacji różnie sobie interpretują, jak dany ma druk wyglądać, a wszyscy instruktorzy, a szczególnie ci techniki jazdy, są odsyłani od tego Annasza do Kajfasza. No, kamyczek do własnego podwórka. Niektórzy lekarze też nie za bardzo śledzą zmiany prawne, wystawiają na starych drukach, tak z przyzwyczajenia. No, dodatkowo to pogłębia ten chaos, czyli lekarze winią wydziały komunikacji lekarzy. No, ponieważ zawód instruktora techniki jazdy nie istniał w poprzednim kodeksie drogowym, no to w poprzednim kodeksie drogowym i na poprzednich drukach nie ma po prostu nawet paragrafu na tegoż to instruktora techniki jazdy. Na tym kończę. Jeżeli jesteś instruktorem techniki jazdy lub tejże nauki jazdy,
Napisz oczywiście w komentarzu, jak wyglądały Twoje badania, czy zostałeś odesłany przez Twój Wydział Komunikacji do poprawki tego orzeczenia, no, czy może jednak lekarz był na tyle kompetentny, że załatwił Ci sprawę od ręki i od razu poprawnie, że nie musiałeś nigdzie łazić. Natomiast, jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka, jak Ci rozwiązało jakiś problem, udostępnij go na Facebooku czy Google+. Oczywiście jak najwięcej dyskusji toczy się tutaj na mojej stronie internetowej psychotestykierowców.pl i tam wpadnij poprzez link w opisie do tego wideo. Natomiast jeżeli chcesz więcej takich filmików poruszających różne problemy z badań kierowców, nie tylko instruktorów techniki jazdy, koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś są guziki subskrypcji, gdzieś powyżej, chyba poniżej tego ekranu. Także mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. A tak na marginesie, już mówiąc o tej technice jazdy, no, nawiasem mówiąc, niejednemu kierowcy przydałoby się nieco szkolenia z tej techniki jazdy. I nie myślę tutaj tylko o warunkach zimowych, czy jakichś tam trudnych letnich, ale nawet o zwykłej jeździe miejskiej. No, szlak mnie często trafia, kiedy widzę, stoję na skrzyżowaniu, jest jakiś krótki cykl świateł, jak patrzę na czasy reakcji niektórych kierowców ruszających z tego skrzyżowania, no, zaczyna się nagle dramatyczne jakieś szukanie tej jedynki, szukanie biegów, jakieś powolne ruszanie, takie powolniaki. No, zamiast pięciu pojazdów przejeżdża jeden, dwa, no, trzeci się wpycha jeszcze na żółtym. Ale jakby to powiedzieć, temat jest na inny filmik. Troszeczkę kultury jazdy, troszeczkę techniki jazdy. Nam, Polakom, chyba jednak brakuje.